Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego programu Studia Europa, realizowanego wspólnie przez Deutsche Welle i Interię. Program prowadzą Jovita Killing-Pargana, Deutsche Welle i Agnieszka Waś-Turecka, Interia. Razem z nami w studiu są europosłanka PO Elżbieta Łukacijewska oraz serdecznie. Europosłanka niemieckiej AfD Christine Andersson. Dzień dobry Panią. Dzień dobry. Pani poseł, w czwartek Parlament Europejski będzie głosował nad rezolucją ostrzegającą przed zagrożeniami płynącymi z nowelizacji polskiego kodeksu karnego. Pracowała Pani nad tą rezolucją z ramienia frakcji EPL-u. Które zapisy nowelizacji budzą największy niepokój europosłów? Gdy czytamy propozycję ustawy przygotowaną przez organizację Ordo Iuris, to te cztery zapisy, one są takie luźne bardzo i może nie wzbudzają na pierwszy rzut żadnych kontrowersji czy wielkich kontrowersji, chociaż nie mówią wprost, że kto dopuszcza się czynów pedofilskich bez względu na zajmowane stanowisko i funkcje, podlega bezwzględnej karze więzienia. Natomiast już gdy czytamy uzasadnienie, to tam od razu jest całe uzasadnienie, to jest atak na edukację seksualną i to dotyczy i nauczycieli, i edukatorów, i wszystkich, którzy nawet pomyślą o tym, aby przekazać dziecku poza domem jakiekolwiek informacje na temat edukacji seksualnej. Ja chciałabym przypomnieć, że w Polsce od 15 lat można uprawiać zgodnie z prawem seks, tak? Na Węgrzech jest to 12 lat. W Niemczech, jeżeli się nie mylę, jest to 14 lat. Więc naprawdę to są jeszcze dzieci. Jeżeli nie będą mieli świadomości, czy miały świadomości zagrożeń często z przypadkowymi doświadczeniami seksualnymi, z zagrożeń dla zdrowia i życia, to myślę, że będziemy mieli wiele, wiele tragedii. Tak samo. Czyli problemem jest to, że nowelizacja skupia się na edukacji seksualnej, a nie na przeciwdziałaniu pedofilii? Ta nowelizacja tak naprawdę nie dotyka pedofilii. Ona o niej wspomina. Natomiast nie jest żadnym rozwiązaniem, które wychodziłoby naprzeciwko ofiar i karałoby rzeczywistych pedofilów. A co jest w tej rezolucji, którą chcą przyjąć europosłowie? Ta rezolucja zwraca uwagę, zwłaszcza mamy 30-lecie podpisania karty dziecka, będziemy obchodzili teraz, więc zwraca uwagę, jak ważne w dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń jest dostosowania do wieku odpowiadająca wiedzy naukowej edukacja seksualna, bo tylko ona pozwala bronić się dziecku, reagować albo nie dać się zwodzić tym, którzy chcą wykorzystać dziecko seksualnie, a takie osoby często są w pobliżu dzieci. I jak podają badania i statystyki, bardzo często są to najbliżsi, wujkowie, ojcowie czy ojczym. Bardzo często też te kwestie nadużyć seksualnych w stosunku do dziecka mają miejsce w mniejszych miejscowościach i na wsiach, gdzie naprawdę ta wiedza jest bardzo, bardzo ograniczona. Ale jaki ma być efekt tej rezolucji? Bo jeżeli zostanie ona przegłosowana, to co się stanie? Jakie będą realne konsekwencje? Ja mam nadzieję, że pod wpływem Parlamentu Europejskiego, bo też powiedzmy jedno, że edukacja seksualna to nie tylko jest sfera seksu, tak? Edukacja seksualna to przede wszystkim zdrowie, bo dochodzi do zarażenia HIV, dochodzi do zarażeń chorobami wenerycznymi, do zarażeń brodawczakiem, w wyniku którego osoba może po prostu mieć nowotwór. Może dochodzić do aborcji, niechcianych ciąż i proszę sobie wyobrazić 12-latkę, która miałaby urodzić dziecko, a to zagraża jej życiu, więc to jest bardzo wiele rzeczy związanych ze zdrowiem dziecka i młodego człowieka. Czyli rezolucja
Francja zwraca uwagę, ona nie nakazuje. Ale czy ma jakieś konsekwencje? Czy rząd polski zostanie do czegoś zobowiązany w tej rezolucji? My zwracamy uwagę, wręcz prosimy, żeby rząd polski zwrócił uwagę na to, jak ważna jest właśnie edukacja, żeby ta edukacja była wprowadzana, żeby nie było penalizacji edukacji seksualnej. Natomiast absolutnie dwoma rękoma jesteśmy za tym, aby wszystkie czyny pedofilskie podlegały karze. Tylko gdy popatrzymy w Polsce, to wiele takich sytuacji niestety nie było, nie podlegało ocenie, czy sprawca nie stanął przed sądem. Często niestety był ukrywany. To jest bardzo smutne. Ja jako matka i osoba, jak państwo wiecie, z bardzo konserwatywnego regionu, uważam, że nie możemy w XXI wieku zrobić to młodemu pokoleniu. Popatrzmy też na to, jak wielkie jest zagrożenie dla młodych osób w internecie. Przecież dzisiaj mówimy o przemocy seksualnej w internecie. Mamy coś takiego jak młode osoby, które uprawiają seks, mają kilkanaście lat i na przykład chłopak bądź dziewczyna puszcza taki film do sieci. Więc to jest też pewnego rodzaju bardzo niebezpieczna przemoc, bo gdy popatrzymy na statystyki, 6 dzieci codziennie odbiera sobie życie, bo często jest właśnie ofiarą przemocy seksualnej bądź właśnie takiej przemocy internetowej. Pani poseł kiwa głową. Poprze pani tą rezolucję w Parlamencie Europejskim? Nein, ich bedauerlicherweise, niestety, Elisabeth, kann ich diese Resolution nicht unterstützen. Nie mogę poprzeć tej rezolucji. Bardzo niektóre ważne punkty zostały już tu poruszone i niektóre, z niektórymi się zgadzam, ale problemem jest to, że najwidoczniej rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Najpierw chciałabym podkreślić, że uważam, że to jest bezwstydne, że Parlament Europejski miesza się wewnętrzne sprawy polskie. Mamy tam do czynienia z demokratycznie wybranym rządem, który chce wydać pewne prawo i nie wiem, dlaczego Parlament Europejski chce się tutaj w to mieszać i trudno jest to zrozumieć. I nie wiem, jeśli chodzi o edukację, no to jest to sprawa pojedynczych rządów. Proszę pozwolić mi dokończyć. Więc wydaje mi się, że jest tu jakieś nieporozumienie. Edukacja seksualna powinna być częścią edukacji szkolnej. Młodzież i dzieci muszą być informowane, jak wygląda ich ciało, jak funkcjonuje rozmnażanie, te wszystkie biologiczne aspekty. Ja się z tym zgadzam. Ale w tej rezolucji jest, że młodzież ma być wprowadzona do pozytywnego stosunku do płciowości, więc ja to popieram. Ale problemem jest to, że w Niemczech jest tak, że plany szkolne są już implementowane w szkołach i nie tylko w szkołach, ale też i już w przedszkolach jest tak. Mogę tutaj tylko dać przykład z Niemiec i to, co tam funkcjonuje, jest przerażające i mogę tylko pogratulować polskiemu narodowi, że wybrał taki rząd, który chce to uregulować. Czy nie powinniśmy dbać o dobrą edukację seksualną, a nie zakazywać jej po prostu od początku? Ja rozumiem, że Krystyna, jeżeli się nie zgadza z pewnym programem w Niemczech, to powinna zrobić wszystko, aby to, co uważa jako matka, że jest niedostosowane do wieku dziecka, aby próbować przez dyskusję, debatę i wpłynięcie na posłów do Bundestagu zmienić. Natomiast my mówimy o czymś innym. My mówimy o dostosowanej do wieku, zgodnej z wiedzą, edukacją
instytucją, która pozwala się chronić dzieciom. Nie wyobrażam sobie, że ktoś młodemu pokoleniu mógłby zrobić taką krzywdę, że nie mają nic wiedzieć, co to znaczy zły dotyk, jakie są konsekwencje wczesnego startu z życiem seksualnym, co to znaczy, jakie są konsekwencje aborcji. Wręcz statystyki pokazują, że tam, gdzie jest dobra edukacja, tam jest mniejsza ilość niechcianych ciąż, mniejsza ilość aborcji, mniejsza tragedia ludzi, mniejsze choroby, ilość chorób. Przecież wracają w Polsce, wracają choroby weneryczne, o których świat już prawie zapomniał. To trochę jest wstyd. Tutaj w Belgii, gdzie się do lekarza pobrać krew, od razu pytają, czy robimy badanie na HIV. W Polsce nie ma takich pytań. I dzisiaj pewnie nikt nie umie nawet powiedzieć, jaka jest liczba osób zarażonych HIV. Dotyka to również bardzo w dużym stopniu młodych dzieci. Więc ja, Krystyna, uwierz, ta rezolucja jest bardzo wyważona. Do niczego nie zmusza. Zwraca uwagę na zagrożenia i na wyzwania, przed jakim stoi młode pokolenie. I jeżeli chcemy zdrowego, młodego pokolenia, osób, dla których też seks jest bardzo ważną częścią, bo bez seksu nie ma narodzin dziecka, nie świat by się zatrzymał, tak? Ale musimy w sposób odpowiedni przygotować do tego młode pokolenie. Nie mogą też młode osoby czerpać wzorców z pornografii i z internetu, bo to jest naprawdę duże zagrożenie, bo nie tak wygląda świat, nie tak wygląda współżycie, nie tak wygląda stosunek, który zostaje przedstawiony młodzieży w filmach, a do tego mają szeroki dostęp. Natomiast faktycznie jest tak, że te programy edukacyjne leżą w kompetencji państw członkowskich, jak powiedziała pani poseł Anderson. To czy taka rezolucja Parlamentu Europejskiego, ona w ogóle ma sens? Panie redaktor, nie nasza grupa wnioskowała o tą rezolucję, natomiast podpisało ją, natomiast robiliśmy wszystko, aby ona była wyważona i myślę, że po raz pierwszy jest taka właśnie powstała rezolucja, gdzie grupy, które ją podpisały, nie składają do niej poprawek i myślę, że to jest taki pewien nie nacisk, ale zwrócenie uwagi, że w XXI wieku trochę wstyd by było dla państwa, gdyby nie było rzetelnej edukacji seksualnej. Mało tego, jak przeprowadzono badania, blisko 70% Polaków chce, aby w szkołach była prowadzona taka dobra, dostosowana do wieku dziecka edukacja seksualna. Mhm. Pani poseł, jeszcze chciałam zapytać, ponieważ w Niemczech edukacja seksualna jest obowiązkowa, jest normalnym przedmiotem w szkole. Wobec czego domyślam się, że i pani miała tego typu zajęcia. Ma pani 3 córki, one pewnie również w takich zajęciach uczestniczyły, albo uczestniczą nadal. I faktycznie uczą się jakichś takich rzeczy, które uważa pani za niepożądane? Taką wiedzę, którą wolałaby pani im sama przekazać zamiast w szkole? Nie mam z tym problemu, jeśli chodzi o edukację seksualną moich córek. Na szczęście moje córki w stosownym wieku nie musiały brać udziału w tej perwersyjnej edukacji seksualnej w szkole, bo były za granicą. Ale kiedy mówimy tutaj o tolerancji i o pluralizmie, to już w przedszkole, ta forma edukacji seksualnej, która zaczyna się u nas w przedszkolu, nie chce mieć z tym nic wspólnego, że na przykład 8-latkowie muszą się zastanawiać, gdzie może pasuje penis, więc albo mają zadania typu, że mają dom publiczny, wyobrazić sobie w galaktyce, więc to są jakieś strony, jakieś gry, w których przedstawia się stosunki analne. I tutaj... Ale tak jest w każdym przedszkolu, czy to są tylko jakieś sytuacje? Nie. No te plany nauczania są, z tego co wiem, we wszystkich krajach związkowych, zaś w jednym, w Baden-Württembergi nie, ale we wszystkich pozostałych te plany nauczania są implementowane. Jeżeli rzeczywiście w Polsce
W edukacji seksualnej będzie chodziło o zdrowie, o samostanowienie seksualne młodych ludzi. No to oczywiście jestem za tym, ale nie tego typu plan genderowy, które doprowadza, że dzieci są niepewne i to jest katastrofa. My, pani poseł, nie mówimy o jakichś ekstremalnych sytuacjach, jak nie wyobrażam sobie nauki dzieci w przedszkolach, gdzie stosunków homoseksualnego. Natomiast mówimy w ogóle o edukacji seksualnej w XXI wieku. Jest ona potrzebna, niezbędna. Zbyt wiele zagrożeń, zbyt wiele tragedii ludzkiej, a też badania pokazują, że dziecko, które wie, co to jest zły dotyk, co to znaczą działania pedofilskie, niejednokrotnie udało mu się uciec przed sprawcą takiego czynu. Bez tej wiedzy będziemy mieli tylko więcej ofiar i będziemy mieli coraz więcej tragedii młodego pokolenia. Tak. Elisabeth. Właśnie w Niemczech też tak myślano, więc nie mogę, trudno mi sobie wyobrazić, że już nawet w przedszkolu, ale tu mamy na przykład, cytuję, tutaj dla dziesięciolatków postuluje się, że mają uczyć się stosunku seksualnego. Ale czy w tym momencie mówi pani, że edukacja seksualna powinna zupełnie zostać zakazana, żeby nie dochodziło do takich sytuacji? Czy programy powinny zostać zmienione? Nie. Rozumiem, że uważa pani, że program w Niemczech jest niedostosowany do wieku i wiedzy dziecka. Tak, na pewno nie jest to dostosowane do wieku dziecka. Ale to być może to jest kolejny temat dla Parlamentu Europejskiego, do zajęcia się tym tematem, natomiast w tym momencie zajmujemy się Polską i tutaj sytuacja jest trochę inna. Ja bym chciała jeszcze panią poseł zapytać, bo w obozie rządzącym u nas czasem pojawiają się takie głosy, że ta rezolucja to jest wyraz zemsty opozycji za to, że przegrała wybory parlamentarne. I Ryszard Czarnecki na przykład mówi konkretnie pod pani adresem: mam wrażenie, że niektórzy nie chcą uznać wyniku demokratycznych wyborów w Polsce. Polecam im lekcję demokracji. Jak pani odpowie na te słowa? Czy pani akceptuje wynik wyborów? Ja myślę, że pan Rysiu Czarnecki ma dwie twarze. Inną twarz tutaj w Parlamencie Europejskim, a inne na potrzeby wypowiedzi w Polsce. I myślę, że z nas dwojga to on powinien odrobić lekcję demokracji, zachowań i reprezentowania Polski i interesów Polski tutaj w Parlamencie Europejskim. Więc ja szanuję wybory. Czyli to nie jest rezolucja wymierzona w polski rząd? To nie jest rezolucja wymierzona w kogokolwiek. A nie może być w polski rząd, bo nie polski rząd jest autorem tej rezolucji. To po pierwsze. Natomiast chciałabym zapytać pana Ryszarda Czarneckiego, czy chciałby, aby jego dziecko z niewiedzy padło ofiarą pedofila, albo padło ofiarą molestowania seksualnego, albo dziecko jego bliskich. Więc tutaj mówimy zupełnie o czymś innym i wie pani, stwierdzenia pana Czarneckiego są dla mnie często dziwne, niezrozumiałe, żeby nie powiedzieć śmieszne. Więc uważam to interesujące, o czym mówiłaś, że szef rządu polskiego musi odrobić demokratyczne zadania domowe. Nie szef rządu, tylko europoseł. Przepraszam, źle zrozumiałem. Ale to, co chciałem powiedzieć, ale Parlament Europejski nie jest najbardziej demokratycznym parlamentem świata, żeby tak powiedzieć oględnie. Ale Krystyna, powiedziałaś, że jeżeli rząd jest wybrany w demokratycznych wyborach, to może robić wszystko. Ja powiem tak, rząd wybrany w demokratycznych wyborach może wiele, ale nie może wszystkiego. Nie może robić to, co jest przeciwko ludziom, wolności, swobodzie i demokracji. Nic nie wiem.
Jeżeli powiedziałabyś to naszej kanclerz Merkel, to byłoby świetne. Ale zgadzam się z tobą. Demokratycznie wybrany rząd nie może robić wszystkiego, co chce. Musi się trzymać konstytucji. To jest oczywiste. Pani poseł, wspomniała pani o tym, że w pani opinii Parlament Europejski nie jest najbardziej demokratyczną instytucją. Co w takim razie? Czy Parlament Europejski powinien zostać rozwiązany? Parlament Europejski mógłby zostać rozwiązany z mojego punktu widzenia. Jeśli spojrzeć na to głębiej, no nie jest to parlament sensu stricte. Nie ma prawa do legislacji. Może jedynie uchwalać rezolucje. No, na zasadzie, no byłoby miło, gdyby to i tamto. Są niektóre sfery, w których współpraca między państwami członkowskimi byłaby pożądana, ale tak jak to wygląda w praktyce, no, jeśli mówimy o składzie Parlamentu Europejskiego, na przykład niemiecki poseł potrzebuje 850 tysięcy głosów, żeby zostać posłem, a poseł maltański kilka tysięcy, więc głos niemieckiego obywatela jest 12 razy mniej warty niż głos innego obywatela i to są strukturalne problemy i to trzeba by to rozwiązać, ale są też inne sfery, w których trzeba mówić o braku demokracji w Unii Europejskiej, ale to byłaby dyskusja na inny temat, na cały wieczór. Ja tylko wtrącę, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, która jest demokratyczna, dlatego że jej reprezentanci zostali wybrani przez obywateli Unii Europejskiej w demokratycznych wyborach, a to, że inną siłę i liczbę głosów potrzebuje poseł z Malty, a inną poseł z Niemiec czy z Polski, wynika z zaludnienia kraju i z ilości europosłów, który dany kraj ma. Więc ja tutaj myślę, że Krystyna, niestety nie zgadzam się z tobą. Ja jestem dumna, że jesteśmy Unią Europejską i że jesteśmy w Parlamencie Europejskim. Ale muszę zapytać, w jaki sposób parlament w Polsce jest wybierany, skoro to nie jest tak demokratyczny? Również jest. Nikt nie powiedział, że w niedemokratyczny sposób zostali wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego. Jest wybierany w podobny sposób. Są listy wyborcze, są okręgi wyborcze, i to mieszkańcy decydują o tym, kto będzie ich reprezentował poprzez liczbę głosów, którą oddają na danego posła. Pani poseł, może to jest faktycznie temat na większą i znacznie dłuższą dyskusję. Wspomniała pani o tym, że ta współpraca między różnymi krajami wygląda różnie w Unii Europejskiej. I na przykład ostatnio głośno jest o tym, że prezydent Macron zablokował rozmowy akcesyjne z Albanią i z Macedonią Północną. I czy uważa pani, że ta decyzja była słuszna i że to dobrze, że na razie Unia nie będzie rozszerzana? Tak, myślę, że Macron ma też swoją politykę wewnętrzną i musi, zdany jest na poparcie wewnętrzne. Sytuacja we Francji, widzimy jak to wygląda po demonstracjach, które są dławione siłą, więc on musi uważać, żeby nie stracić poparcia, więc teraz właśnie wpadł na pomysł, że mamy tyle problemów w Europie, że powinniśmy zastopować przyjmowanie innych członków. Bo trzeba wiedzieć o tym, że największa grupa we Francji azylantów, którzy otrzymują odmowy, to są właśnie Albańczycy. Jeśli doszłoby do przystąpienia Albanii do UE, no to wtedy doszłoby do swobodnego przemieszczania się ludzi. No i przed tym się Macron właśnie tego się boi. Ale zgadza się pani z jego decyzją, czy nie?
To jest polityka partyjna. Generalnie tak. Zgadzam się z nią, bo przy obecnych warunkach uważam, że to absurdalne, żeby myśleć o przyjmowaniu innych nowych członków UE. Powinniśmy najpierw zrobić porządek na naszym własnym podwórku, zanim przyjmiemy innych. Sytuacja nie polepszy się przez to, będzie jeszcze gorzej. Mamy demokratyczne deficyty, trudno jest tutaj właśnie pracować, więc muszę się z nim zgodzić, ale tylko z tego powodu, a on to robi oczywiście z powodów wewnętrznych i to jest dla mnie akurat wszystko jedno, ale w tej kwestii ma rację. Ja nie zgadzam się z Macronem, może dlatego, że my jako Polska mamy inne doświadczenie i mieliśmy to marzenie, aby być we wspólnocie. Myślę, że każdy odpowiedzialny, dojrzały polityk, który myśli tak geostrategicznie, to wie, jak Bałkany są ważnym miejscem i patrząc też na zapędy rosyjskie, ważne jest, żeby rozpocząć te rozmowy akcesyjne, a od rozpoczęcia do zakończenia i wstąpienia do Unii Europejskiej to jest, mówimy o wielu latach, a nie o roku czy kilku miesiącach. Mówimy o dwóch narodach, które mają bardzo trudną historię i przeszłość i zaledwie o 5 milionach osób, o państwach, które poczyniły bardzo dużo, spełniając różne wymagania, poniosły trud, poniosły koszty, kierowały się nadzieją i nagle ta nadzieja została zastopowana. Myślę, że tak się nie robi, bo to nie jest odpowiedzialne jako polityka, zwłaszcza takiego kraju jak Francja. No, ale mam nadzieję, że po tych wszystkich niepowodzeniach, decyzjach, ocenach, być może, które też wynikają z zawirowań wokół Brexitu, że rząd francuski, Macron, zrewiduje swoje postawy i Macedonia Północna i Albania będą mogły usiąść do stołu i zacząć negocjacje. Pani poseł Anderson, mówiła pani, że zgadza się z decyzją prezydenta Francji. Czy nie boi się pani, że to zmniejszy wiarygodność Unii Europejskiej? Bo do tej pory Bruksela obiecywała, że jeżeli przeprowadzicie odpowiednie wybory, odpowiednie reformy, to ten proces rozszerzenia zostanie rozpoczęty. Tymczasem reformy zostały przeprowadzone, a tutaj proces nie ruszył. Ale chciałam zapytać, jaka wiarygodność? No, Unia Europejska w ogóle nie ma wiarygodności. Ale to chyba nie znaczy, że wszyscy mają... Ale to dlaczego, Krystyna, to dlaczego jesteś w tej Unii Europejskiej? Dlaczego jesteś w Parlamencie Europejskim? Przepraszam, nie w Unii, tylko w Parlamencie. Kiedy mnie zapytano, powiedziałem nie. Ale jestem tu w Parlamencie, ponieważ jesteśmy parlamentarną demokracją i chcę coś zmienić i żeby to zmienić, właśnie trzeba być w Parlamencie. Wszystko inne byłoby anarchią, a nie jestem anarchistką. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć o czym mówiłaś, o waszej historii, że byliście pod butem Rosji. Że oczywiście bardzo to rozumiem wszystko, ale obawiam się, że akurat kraje byłego bloku wschodniego są w Unii Europejskiej, widzą w Rosji właśnie przeciwieństwo. Chcę powiedzieć, że mój ojciec był ofiarą właśnie sowieckiego panowania i siedział 25 lat w NRD-owskim więzieniu, 25 lat za poglądy polityczne, więc w związku z tym to rozumiem wszystko, ale pytam się czasem, czy to dążenie, że chcemy odejść od tych rosyjskich wpływów i szukamy bezpiecznego portu, więc myślę, że kiedyś stwierdzicie, że wpadliście z deszczu pod rynnę i to właśnie chciałem wam powiedzieć. Ale czy to już czas, żeby zmieniać podejście do Rosji? Tak jak mówi na przykład prezydent Macron i to samo, co pani przed chwilą powiedziała? Chcę to tak sformułować. Putin nie jest na pewno czystym jak łza demokratą, jak powiedział kiedyś niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Ale pomimo to,
Żyjemy w sąsiedztwie Rosji i powinniśmy przynajmniej, i po to właśnie jest polityka, po to jesteśmy w parlamencie i po to prowadzimy rozmowy. Tylko czy Rosja daje jakiekolwiek... Ale komunikacja z nim należy prowadzić na równym poziomie. Trzeba obserwować Putina. Krytycznie podchodzę do tego, kiedy państwo, które chce wejść do Unii Europejskiej, a nie wolno mu wejść do Unii Europejskiej, i mówi tutaj o Ukrainie, i że to jest bardzo wątpliwe. Więc ze wszystkimi trzeba znaleźć kanał komunikacji. Ja mogę o Rosji. Oczywiście trzeba rozmawiać, kwestia wymiany gospodarczej, myśli pewnej. To jest jakby inny temat. Mówimy o kwestiach politycznych i jeżeli myślę, że ten, kto nie żył w systemie socjalistycznym, gdzie był, miał dookoła mur z granic, nie miał dokumentów, jeżeli nie byłeś w partii, nie mogłeś robić kariery, to proszę mi wierzyć, Krystyna, ja wolę być pod tą rynną niż pod tym socjalistycznym deszczem. I ktoś, kto nie żył w tym systemie, nie rozumie, jak łatwo Rosja przenika, przejmuje i narzuca swoją filozofię czy wartości. Pokazało to wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie udowodniono wpływy rosyjskie przy wyborach. I myślę, że chyba nie ma państwa, gdzie ten palec rosyjski nie próbowałby wpływać na bieg historii w demokratycznych krajach. Więc ja się tego boję. Marzyłam całe życie jako dziecko, żeby być po tej stronie zachodniej i mam nadzieję, że nigdy na tą stronę socjalizmu, komunizmu nie wrócimy. Dobrze, musimy już tutaj zakończyć, bo czas nas naprawdę goni. Bardzo dziękujemy za udział w programie. Naszymi gośćmi były europosłanka PO Elżbieta Łukacijewska i europosłanka AfD Christine Anderson. Program prowadziły Agnieszka Waś-Turecka, Interia. Jowita Kiwink-Pargana, Deutsche Welle. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.